Cześć, nazywam się Agata Jakuszko i rysuję słowa. Na dzisiejsze specjalne zaproszenie Fundacji Santander, którą cieplutko teraz pozdrawiam, cały kreatywny zespół, przygotowałam dla Was warsztaty rysunkowe, podczas których pokażę Wam, jak narysować z prostych kształtów, z liter alfabetu, z kropek i z kresek, to, co będziecie chcieli, ponieważ to są warsztaty na żywo, czyli ja będę widziała Wasze komentarze i te komentarze będę mogła podświetlać, będę mogła pokazywać. O, tak jak na przykład witam Anetko, cześć Nikolek, cześć, hej Anielka, super, że jesteście. Dajcie mi proszę znać w komentarzu właśnie, teraz przetestujemy, czy to będzie dobrze działało, ok? Kto dzisiaj z nami w ogóle tutaj jest i kto z nami będzie rysował? Napiszcie swoje imiona, możecie napisać w nawiasie na przykład wiek, będę wiedziała dzięki temu, jak szybko rysować, jak szybko Wam te rzeczy różne tłumaczyć, a w międzyczasie właśnie za chwilkę przełączę się i będę Wam mówiła, co nam będzie potrzebne, więc na dzisiejsze warsztaty, na dzisiejsze zajęcia talent absolutnie nie jest wymagany, bo wiecie, im... W świecie dorosłych tak jest, że im mniej mają talentu, tym robią lepsze notatki wizualne, takie biznesowe, a w świecie dziecięcym talent, brak talentu, czy w ogóle, co to jest ten talent, nie? Tu chodzi o to, żeby z rysowania czerpać dużo radości, bo kiedy rysujemy, lepiej się koncentrujemy, lepiej rozumiemy i lepiej zapamiętujemy. Więc zapraszam Was dzisiaj do takiej rysunkowej zabawy. Cześć, cześć Anielka, cześć Julka, hej, cześć Zuzia. Bardzo się cieszę, że ze mną tutaj dzisiaj jesteście. W związku z tym mam do Was pytanie, co będziemy rysować. Za chwilkę mi na nie odpowiecie. Tylko jeszcze uprzedzę, że potrzebujecie kartki papieru. Nie musi być taka wielka. Może być to zeszyt, może być w kratkę, może być blok rysunkowy, cokolwiek, co macie pod ręką. I coś do pisania albo rysowania. To może być kredka, to może być długopis, to może być flamaster. Ja będę dzisiaj rysowała markerami, ale to nie znaczy, że Was ma to ograniczać. Macie po prostu rysować ze mną, a jeszcze lepiej, może uda się nawet z rodzicami. Okej, okay. Zuzia, tak, jesteś Zuzia. Super, bardzo fajnie. O, już tłumaczę, macie propozycję, co rysować. Umówmy się tak, ja na początku pokażę Wam kilka takich rzeczy, żebyśmy się rysunkowo rozrysowali, a później będziemy rysować właśnie Wasze pomysły. Dzięki, kochana, bardzo się cieszę. W takim razie moje pierwsze pytanie do Was brzmi, jakie zwierzę lubicie? Jakie zwierzę lubisz, jakie zwierzę chciałbyś umieć narysować, a ja pokażę Ci, jak to zrobić. I na rozgrzewkę, tak jak wcześniej Wam już zapowiedziałam, chciałabym Wam pokazać kilka sztuczek, jak szybko i sprytnie będziecie w stanie narysować zwierzaki dla osób, które na przykład lubią, powiedzmy, psiaki. Tak? Załóżmy, że lubicie psie, pieski. Jest mnóstwo fajnych i prostych sposobów na narysowanie psiaka. Jeden z takich najprostszych to jest literka C, oczko, oczko i nosek. Rysujcie ze mną, będzie świetnie, jeżeli będziecie rysowali ze mną. Czyli literka C, troszkę przedłużona, kropka, kropka i literka O. Raz, dwa, trzy kropeczki. Mogę uśmiechnąć tego naszego pieska. Jedno ucho, drugie ucho, czyli też zobaczcie takie literki, trochę zakręcone literki C i U. I teraz wiecie, co zrobimy? I ten piesek będzie schowany w trawie. No, to jest piesek, który właśnie się ukrył w trawie. Dorośli, jeśli nie macie czasu na przykład na rysowanie, jeżeli jesteście ze mną, a nie macie czasu na rysowanie, to chowajcie Wasze zwierzaki na przykład w trawie albo w pszenicy. To jest bardzo fajny trik dla osób, które na przykład nie chcą rysować ciała pieska. A może chcielibyście ze mną narysować pieski, najsłynniejsze pieski ratowników z psiego patrolu? Chcielibyście? Kto by chciał? A jeżeli już... Pieski z psiego patrolu, to którego pieska rysujemy? Rockiego, Zumę, Rabla, a może Chase'a? A może jakiegoś pieska, którego tutaj jeszcze nie ma, co? Skoro jesteśmy już przy pieskach, w ogóle bardzo, bardzo lubię psy i między innymi bardzo zdziwiłam się, kiedy ostatnio dowiedziałam się, że psy, że może mamy aż 150 różnych ras psiaków.
W sumie tak patrzę, Sky, Serek napisała, Julka chyba, tak? Napisałaś Sky, no dobra, narysujemy Sky. Żeby narysować Sky, narysujcie dużą literkę U. Cześć, ja też, Konkraft, okej. Później taką góreczkę i na szczycie tej górki nosek. To będzie nos naszej Sky, naszej bohaterki. Kiedy już narysujecie nosek, czas na oczy. Sky ma bardzo duże oczy. Wydaje mi się, że są różowe, o ile dobrze pamiętam. Ten live będzie zapisany, więc będziecie mogli spokojnie sobie później do niego wrócić. Po kolei. Najpierw Wam pokazuję kilka trików i później będę rysowała Wasze pytania. Widzę, o, jaszczurka się pojawiła, Anielka. Super, bardzo fajny pomysł. Kiedy narysujecie już jedno oko i drugie oko, może czas na buzię. Pamiętacie, jaką śmieszną fryzurę ma Sky? Najzabawniej wygląda ten piesek, kiedy lata helikopterem i swoimi właśnie pojazdami, bo wtedy ta grzywka jej tak śmiesznie wiruje. Sky ma okulary i ma takie specjalne właśnie okulary pilotki. I to, co jest cudowne właśnie w tym piesku, to puchate uszka. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. No i powiedzmy, że to będzie główka Sky. Wiecie, oczywiście trzeba by było jeszcze ją pokolorować, wyrysować, ale jeśli miałaby być to taka Sky w uproszczeniu, to już będziecie wiedzieć, w jaki sposób narysować tą psinkę. Bohaterkę psiego patrolu. Cześć Igor, hej, no dokładnie, grzywkę. Tak, są różowe, dzięki, bardzo dziękuję. Ty masz wszystkie narysowane, świetnie Konkraft, super. Dobra, no to ja w takim razie może jeszcze narysujemy, bo widzę, że tutaj pojawiają się kolejne rzeczy, kolejne zwierzaki. No dobra, no to w takim razie widzę, że jest królik, a nie, jaszczurka była pierwsza. Dobrze, Julka też widziałam, że ma swoje propozycje, no to w takim razie rysujemy jaszczurkę. Widzicie, tu się dzieje wszystko na żywo, więc no, ups. Jestem też po to, żeby odpowiadać na wasze pytania. No to jaszczurka będzie taką jaszczurką bardzo kochaną, będzie miała główkę w kształcie serduszka, jedno oko i drugie oko. I ta jaszczurka jedną łapką i drugą łapką będzie próbowała sięgnąć do nas. Hop, hop, hop. Ale to nie będzie takie proste, ponieważ znalazła się właśnie za wielkim kamieniem, na którym się ta jaszczurka wygrzewa. I ta wygrzewająca się jaszczurka tak bardzo jej się tam podoba, że tylko widać jej ogon wystaje zza tego kamienia. Widzicie? Kolejny raz pokazuję Wam, w jaki sposób narysować coś, czego może nie macie czasu, a może nie chcecie takich szczegółów rysować. Zawsze możecie schować to zwierzę, tą postać za jakimś innym przedmiotem, na przykład za kamykiem. Rodzice, weźcie sobie do serducha to, żeby nie odmawiać dzieciakom rysowania, tylko żeby rysować właśnie sprytnie. Pojawił się też, widzę, Zuja, królik. Królika chcielibyście umieć narysować. No to działamy z królikiem, a królik to akurat bardzo prosta sprawa. Wystarczy, że narysujemy znowu te literki U, czyli jedna literka U, normalnie. I teraz uwaga, raz i dwie kolejne litery U albo litera N i dzięki temu powstaje nam królik. Ile potrwa ten live? Zobaczymy, ile będziecie mieli pomysłów. Ja myślę, że tak mniej więcej pół godzinki, może do 40 minut, jeśli będziecie chcieli. I teraz kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to, że te zwierzątka, które rysujemy, one nie muszą być zawsze schowane w trawie albo wylegiwać się, wygrzewać na skalę. One także mogą trzymać różne rzeczy, na przykład ten królik mógłby trzymać marchewkę. Spokojnie, nie będę aż tak bardzo szybko rysowała. Poczekam chwilkę, aż tutaj przerysujecie. O, ten królik będzie nawet taki lekko szarawy, taki szaraczek. I w ten sposób powstał nam królik, który trzyma marchewkę. Widzę, że Szymek, ty masz fajny pomysł również na
Rysowanie? Cześć, kochanie. A prowadzisz filmy z pieszkami? No, z różnymi zwierzaczkami, Katku. A dlaczego to jest na takiego patrolu? Kochanie, pójdź do tatusia, dobrze? Przyjdę do ciebie niedługo, dobrze? Też ci wszystko wytłumaczę. Dobra, no to w takim razie mamy leniwca. Nasz leniwiec będzie bardzo leniwym. Leniwiec kończy się na literę C, więc również zaczniemy od literki C. Dodamy jedną literę U, płaską kreskę, i drugą literę U. I zrobimy taką literkę L z ogonkiem, bo wydaje mi się, że leniwcy jednak mają ogony. To Kiedy będzie... Nie przyjdziesz? Nie przyjdę, jak skończę, dobrze? A możesz teraz później... Narysujcie proszę ten kształt. A ja tutaj muszę... Czyli mamy literę U, literę L i literkę L. Wiecie, to jest live, tu się dzieją po prostu rzeczy. I nasz leniwiec będzie sobie drzemał, też będzie miał nos i będzie przyczepiony. O właśnie, czy leniwce śpią w ten sposób, przyczepione do gałęzi drzew? Nie jestem pewna, muszą mieć naprawdę ostre pazury, żeby to się zadziało. Więc Szymek, to jest z dedykacją dla ciebie. Taki tego typu leniwiec. Dobra. A zobaczmy jeszcze, co tutaj, jakie jeszcze zwierzęta wam się tutaj kojarzą. Wiktor, Wikuś proponuje myszkę. Dobrze, no to w takim razie rysujemy myszkę i zrobimy myszkę z trójkącika. Zobacz, Wikuś, rysuję sobie takie dwie kreski, które spotykają się w jednym miejscu. Nasza myszka będzie miała małe wąsiki, tu będzie jej nosek. To będzie myszka, która będzie bardzo zadowolona, bo właśnie znalazła sobie kawał konkretnego sera. W związku z tym rysuję jeszcze jedno uszko i z tyłu drugie. Czyli zobaczcie, literka V, literka U, literka L i z samych tych liter wychodzą nam naprawdę bardzo fajne zwierzaki. Rysowaliście już kiedyś w taki prosty sposób? To bardzo przyjemne, zwłaszcza, że możecie te rysunki wykorzystać później na przykład rysując dobranocki dla dzieciaków albo opowiadając im historię, na przykład dla młodszego rodzeństwa. Kamilka, to dla ciebie był leniwiec, super, świetnie. A tutaj jest lew od Zuzi. Zuziu, no to w takim razie robimy lwa. To chciałabym, żebyście narysowali... Narysujcie mały trójkącik. Bardzo malutki. Bo to będzie trójkącik, który będzie nosem lwa. Rysuję trójkącik, a pod spodem leżącą płaską literę E. Taką dużą literę E. Jak Edzio na przykład. Oczy... I jedna literka C, i druga literka C po dwóch stronach. Czy wy już powoli widzicie tutaj króla zwierząt? O, to będzie wielki lew. A skoro jesteśmy już przy takich sawannowych tematach, będę wam pokazywała takie bardzo proste sposoby na rysowanie zwierzaków. Jak będziecie chcieli więcej, to zawsze będziecie mogli zajrzeć tutaj na ten kanał, na którym mamy tą transmisję, bo tutaj się dzieją właśnie takie rzeczy pokazuję. A skoro jesteśmy właśnie przy lwach, wydaje mi się, że gdzieś tam był chyba jeszcze kot, co? Zrobimy jeszcze jakiegoś kocurka. Bo będziemy na takie koty to potrzebować więcej miejsca zdecydowanie. Skoro jesteśmy przy sawannowych tematach i dużych kocurach, to zaraz przejdziemy do sawannowych również zwierząt. Ale pokażę wam też, jak narysować tegoż osobnika, który przesypia ponad 70% życia. Czyli to już nie będzie lew, tylko to będzie kocur. Kocur, który będzie zrobiony z jajka i z dwóch trójkątów. Trochę niżej niż te trójkąty będą zamknięte oczka i małe serduszko tego naszego słodziaka. I powiem wam, że dziś się dowiedziałam, że koty, mimo że są właśnie takimi słodziakami,
One nie rozróżniają, nie czują słodkiego smaku. Wyobrażacie sobie? Dużo tracą, nie? Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam słodkości. Więc następnym razem, jak będziecie chcieli narysować kota, możecie to zrobić chociażby właśnie z takiego jajka. Pamiętajcie, ten live będzie zapisany, więc spokojnie będziecie mogli do niego wrócić. Ja dzisiaj pokazuję wam, jak narysować różne zwierzaki z prostych kształtów. Zobaczcie, przecież to jest jajko, trójkąt, kilka takich literek U, dorysowany ogon z litery L na dobrą sprawę z paskami i o to właśnie chodzi. Anika, Wiki, dziękuję, śliczna myszka, cudnie się z panią rysuje, jest dużo prościej, mam 6 lat, super, dzięki, bardzo fajnie, że jesteś. Wiecie co, widzę, że jeszcze tutaj na przykład Teren Games napisał zebra, to pokażę wam zebrę i konia i żyrafę, dobra? Skoro była sawanna, to jeszcze zróbmy jeszcze tą żyrafkę, dlatego że żyrafa jest bardzo ciekawym zwierzęciem, które też narysujecie z literki U, a ja wam często pokazuję właśnie, jak zaczynacie rysować zwierzaki, posługując się tą literę U. Teraz nawet, że taki dziwny uśmiech, co? Spokojnie. Dwie kreski, dłuższa kreska i już mamy pyszczek. I to może być pyszczek zebry albo żyrafy. Jeśli to ma być żyrafa, to dodajemy jej bardzo charakterystyczne rogi, czyli jeden róg i drugi z taką falbanką na górze, bo te struktury kostne u żyrafy właśnie wyróżniały ją spośród innych sawannowych zwierząt. Szyja żyrafy może mieć nawet 2 metry. Jest ogromna. Zobaczcie, robię dwie bardzo długie kreski. I swoją drogą, mimo że szyja jest dłuższa niż ludzka, bo ludzka ma powiedzmy 20 cm, a szyja żyrafy może mieć nawet do 2 metrów, to wiecie, że mają tyle samo kręgów? A nogi żyrafy są takie długie, że są dłuższe i większe niż niejeden dorosły, bo mają średnio ponad 1,80 m. No dobra, ale żyrafa żyrafą, tu jeszcze brakuje jej miotełki. Żyrafa, o właśnie też dlatego musi tak szeroko rozstawiać swoje nóżki, żeby się napić i się tak pochyla, bo inaczej nie byłaby w stanie położyć swojej szyi, przyknąć swojej szyi do ziemi. Jest ona tak długa. O, fascynujące zwierzaki. Jeśli chodzi też o żyrafy, wiecie, że one to są w ogóle, że to są zwierzęta, które nie śpią. One 20 godzin na dobę potrafią jeść. Jedzą, żyją, głównie jedzą i piją. Przez 20 godzin, a tylko 4 godzinki, nawet do 10 minut tylko śpią, to nie są zwierzaki, które lubią sobie drzemać. To zdecydowanie. A jak już śpią, to śpią na stojąco. Ale przejdźmy dalej. Miała być zebra, więc zebra będzie rysowana bardzo podobnie do żyrafy. Czyli rysujemy literkę U. Znowu takie oczy. Tylko, że zebra ma takie uszy bardziej trójkątne, jak konik. Jak rysuję zebrę, to dorysowuję jej jeszcze takimi kreseczkami. Mi jest łatwiej, bo ja mam taki marker, który jak go przycisnę, to jest trochę grubszy. I rysuję właśnie jej takie paseczki jako grzywę. Jak jesteśmy już przy grzywie i takich różnych koniowatych zwierzakach, to pokażę wam pewien trik, który bardzo mi się spodobał i bardzo chętnie go też pokazuję, jeśli ktoś chce się ode mnie uczyć rysować konie. Jeżeli narysujecie 2 kółeczka podobnej wielkości, ale takie, które się nie stykają ze sobą, i dorysujecie 2 kreski z tej strony, to już jest tak bardziej dla starszych dzieci, albo dla dorosłych, którym to mogłoby coś ułatwić. Czyli 2 kółka, kreski, które spotykają się z kolejną elipsą i połączymy je ze sobą, to wychodzi nam podstawa do konia, no ewentualnie zebry. I teraz wystarczy, że dorysujemy jeszcze tutaj nogi,
I te nogi to trochę mi wychodzą tak, wiecie, znowu literka U. Hop, hop, taka podkówka. Jedno ucho, drugie ucho i wycinam kawałeczek sobie z tego jajka. I wychodzi mi już coś bliższego do konia. W sumie, na dobrą sprawę, mógłby to być nawet jednorożec, gdybyśmy się uparli. A chcielibyście ze mną narysować jednorożce? Och, widzę, że jeszcze jest panda. Arek, piszesz panda. Dobra, mamy jeszcze chwilkę. Chyba, że chcecie porysować jeszcze ze mną zabawki, bo pamiętajcie, że dzisiaj możemy jeszcze rysować też zabawki, jak najbardziej. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, więc będziemy rysować takie rzeczy, na których Wam zależy. Jeżeli chodzi o pandunię, to narysujmy sobie znowu kółko. Wcale nie muszą być idealne te kółka. Och, i jeszcze ośmiornice, dobre. Jedno uszko, drugie uszko, jedno oczko, drugie oczko. I teraz te oczy także zmieścimy w plamkach. Nosek. Im mniejszy nosek, tym panda będzie się wydawała, że jest młodsza. Więc jeżeli chcecie zrobić pandę, która jest taka malutkim, jest małym misiem, to możecie zrobić właśnie taki bardzo malutki, trójkątny nosek. I to właśnie jest pandunia, tak? Możemy jeszcze zrobić jej jedną literką U i drugą literką U łapki. I dodamy dwa tutaj takie kółeczka albo dwie elipsy jako tylne łapki. Ja bardzo często jak rysuję jednorożce, to właśnie w takiej pozycji, że one siedzą, że nóżki mają po bokach. I to też jest bardzo taki uroczy sposób na rysowanie zwierzaków. I też prosty, bo nie musimy się przejmować, a jak narysować to ciało, jak ono będzie tam wyglądało. Wiecie, ja tak eksperymentalnie chciałabym coś sprawdzić, czy jeżeli bym na przykład to zamalowała, te oczka właśnie. Wy nie musicie tak robić, ale ja na razie tylko tak sobie sprawdzę. Bo są takie pisaki, są takie markery, które rysują po czarnym. I może mi się... Ach, tu w kamerze nie będzie widać tego. No cóż, uwierzcie mi na słowo, że są. O, tutaj zrobimy to kredą. Hop i hop. I nasza panda właśnie się uśmiechnęła. Okej, okay, dobra. Jakie jeszcze rzeczy, które Wam się... Ach, ja pamiętam jednorożce z wakacji. No tak, bo jednorożce i wakacje to do siebie pasuje. A dla tych, którzy chcieliby się nauczyć rysować jednorożca, to mam dwie propozycje. Jedna to jest jednorożec z litery U, czyli literka U, uszko, oczywiście włosek, czyli kilka kreseczek takich jak literka S na bok skierowanych i to będzie romantyczny jednorożec, który właśnie przymknął sobie oczko i musi mieć jeden róg, oczywiście, że musi mieć jeden róg. Wiecie, kiedyś rysowałam jednorożce i zapomniałam narysować mu róg. Dodaję literkę W poniżej. Hop, hop. Dwie kreseczki, tak ten film będzie zapisany, będziecie mogli go jeszcze raz sobie obejrzeć, kopytka, teraz hop, 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 grzywa i oczywiście ogon. To też jest sposób na rysowanie jednorożca. A jeśli tutaj na przykład, ach, jak rysowałam, okej, rozumiem. Jest też, widzę, że prośba o koale, bo moje pytanie cały czas było, jakie zwierzaki lubicie, jakie zwierzaki chcecie umieć narysować. Więc wracając do Waszych komentarzy, widzę, że tu jest na przykład koala. I to jest ciekawostka, bo koale się w ogóle bardzo prosto rysuje. Wystarczy narysować taki kamyczek. I nie wiem, czy wiecie, i kamyczek w środku z taką... plamką. To będzie nos koali. Koala nie jest misiem, chociaż często mówimy na niego niedźwiadek albo miś koala. Koala jest bliżej spokrewniony z kangurem niż z misiem. Ale chciałam, żebyście to też wiedzieli i żebyście wiedzieli też, jak narysować takiego
Miśka Koale, który no bez wątpienia uroczym stworzeniem jest. Czyli zaczynam od takiego kamyczka, dorysowuję mu oczy. Te oczy są dość szeroko osadzone w tym sposobie, w którym ja rysuję, żeby ten koala wyglądał jeszcze uroczej. Uśmiech i dwie znowu takie samoszyste literki C albo U, żeby wyszedł nam miś koala. Czy nie jest za szybko? Nie chciałabym, żeby było dla Was za szybko. Ach, obiecałam Wam jeszcze drugi, prostszy sposób na jednorożca. No to robimy tego jednorożca, oczywiście, że tak. Jeśli na przykład nie macie czasu, a chcecie kogoś ucieszyć jednorożcem, to zróbcie kreskę w bok. Ja mówię serio, zróbcie ze mną. Serio ze mną to narysujcie. Płaską literkę U i kreseczkę w bok. Następnie jeden trójkąt, drugi trójkąt i postawcie kropeczkę. Kropeczka będzie wierzchołkiem naszego rogu jednorożca. Nasz jednorożec w tym wypadku będzie miał róg zakręcony. Zakręcony róg, czyli zrobiłam kilka kreseczek pod takim kątem, po to, żeby je ze sobą połączyć. I w ten sposób możecie narysować szybko właśnie jednorożca, czyli kreska, półkółka, kreska i dwa trójkąty. Nie zapominajcie proszę o rogu, bo mi się już nieraz zdarzyło rysować jednorożca bez rogu. I tak samo to też jest fajne, bo możecie robić na przykład lamorożca, czyli narysować lamę i dorysować róg. Wiecie jak narysować lamę? Bo widzę, że tu się pojawiła gdzieś tam mi... O, Anetka napisałaś lamę. Dobrze. Taryn Games, no nijak mi ten tęczący pociąg się nie wpisuje w zwierzęta, ale będziemy za chwilę rysować zabawki, to coś pokombinujemy, dobra? Chciałam Wam pokazać jeszcze tą lamę. Znaczy lamę. Lamę albo alpakę, co będziecie wolać. Jeżeli zrobicie taki prostokąt z kwadratem, wyobraźmy sobie, że tu jest taki puchaty prostokąt, a tu jest kwadrat, i one są ze sobą połączone. Albo inaczej, narysujcie puchatą, grubą literkę L. Taką naprawdę, naprawdę grubą literkę L. Oczko, oczko, literka Y. I uśmiech z językiem, bo to będzie lama z językiem. Lama będzie miała jedno długie ucho i drugie długie ucho. I oczywiście cztery nóżki. Raz, dwa, trzy, cztery. I ogonek. I teraz ta lama, którą tutaj w ten sposób, trochę owco lama trochę nam wyszła, narysujemy dla niej jeszcze róg. I wyszedł nam lamorożec. Widzicie? Nie chciałabym, żeby to, że na przykład nigdy wcześniej nie rysowaliście lamorożca, ograniczało Was i nie pozwalało Wam bawić się tym rysowaniem. Bo rysowanie jest od tego, żeby się bawić i od tego, żeby sobie eksperymentować. Jak Wam się podoba to rysowanie ze mną teraz? Fajnie się bawicie? Aha, właśnie. Dobra. Patrzę jeszcze, czy żyrafka Majeczko, żyrafka była, wiesz, przed chwilą była, także będziesz mogła sobie spokojnie do tego wrócić, kochana. Dobra, super, no to w takim razie, ojejku, już pół godziny rysujemy, napiszcie mi proszę w takim razie, bo zmienimy sobie trochę temat, jaką zabawkę byście chcieli narysować, czy jest może jakaś zabawka oprócz tańczącego pociągu? Którą chcielibyście narysować, a my oczywiście ten tańczący pociąg narysujemy, ale czekajcie, bo ten tańczący pociąg to jest rzeczywiście jakaś postać? Czy to jest pomysł? Teraz zobaczę, czy jest coś takiego jak tańczący pociąg. No, ach, aha, widzę tylko memy, więc memy mnie tak mniej interesują. Narysujemy po prostu sobie ciuchcie. Myślę, że ta ciuchcia może się Wam przydać. Jeżeli narysujecie kwadrat, i do tego kwadratu dodacie dwie kreseczki w taki sposób. To jest taki starodawny pociąg. Och, uwielbiam rysować pojazdy. Nie zawsze mi wychodzi, ale uwielbiam. Dobra. Jeżeli chcecie pokazać, że coś się rusza, że coś się
wierci, tańczy, kręci, to zawsze możecie dodać takie kreseczki, o takie hop, 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 to znaczy, że coś jest w ruchu i osoba, która właśnie prowadzi ten pociąg, chyba poczuła, że coś jest na rzeczy, prawda? Że coś tutaj się rusza. Dobra. Żyrafka, żyrafka. A właśnie pirat, Zosia. Zuzia, przepraszam, Zuzia, był pirat. Dobrze, więc teraz przesunę kartkę, żeby mieć miejsce na pirata. Ej, a może to będzie Lego Pirat? Co wy na to? Bo wiem, że wiele z was lubi ludziki Lego, więc pokażę wam, jak narysować Lego Pirata. Najpierw rysuję dwa takie nawiasy, żeby później dorysować im szyję. I takiej samej długości jak głowa, ramiona. Ludziki Lego mają to do siebie, że ich korpusy, ich brzuszki są takie rozszerzające się ku dołowi, więc ja też to zaznaczę. I dwie, a nawet trzy kreski pionowe buty. To będzie już ludzik Lego. Ludzik Lego Pirat. Od razu to zaznaczymy. O, tutaj. I ten pirat będzie się uśmiechał, bo to będzie zarośnięty pirat z brodą. Pirat ten dawno się nie golił. Będzie miał też wąsy. I ten pirat będzie miał piracką czapkę. Nie jestem pewna, czy tak wyglądają pirackie czapki, ale wiecie, jak mam już markę w dłoni, to się nie przejmuję, po prostu działam. I ten pirat będzie miał ramię, a na ramieniu... O, to pasuje, zobaczcie, będzie miał taką łapkę jak hak, jak w ludzikach Lego. A tu będzie papuga. Papuga, czyli głowa, czyli skrzydło i wielki dziób. Będzie jego papuga na ramieniu. I ten pirat będzie coś pokazywał. Jeżeli chcecie pokazać, jeżeli chcecie, żeby ta postać coś pokazywała, to wystarczy, że dorysujecie tutaj literkę C i literkę U. I wtedy wasz pirat zaczyna już coś wskazywać. Proszę bardzo, mamy pirata i ludzika Lego w jednym. Tylko żeby było widać, tego jeszcze trochę opalę. Proszę, będziesz miał żółtą nieco karnację, spaloną słońcem. Dobra, jakie jeszcze zabawki chcielibyście ze mną narysować? Jakie zabawki? Ojej, nie jestem pewna, czy piraci chodzili w dżinsach, ale mój zdecydowanie pirat chodził w dżinsach. Bawcie się tym rysowaniem, nie starajcie się rysować perfekcyjnie, po prostu starajcie się rysować tak jak umiecie. Okej. Dobra, jakie jeszcze zabawki? Anika, Barbie. Dobrze, to niech ten pirat powie, har, har, właśnie zobaczyłem piękną Barbie. Jeśli rysujecie księżniczki albo właśnie Barbie, to możecie wykorzystać taki trik z serduszkiem. A ja to robię w ten sposób. Rysuję jajko jako głowę. I tutaj może wam się to spodobać. Dość długą szyję. A następnie serduszko. Ja mówię serio, że takie serduszko może być podstawą do narysowania na przykład baletnicy. Niech to będzie baletnica Barbie. Będzie miała zamknięte oczy, bo będzie właśnie wirowała w piruecie. Czyli narysujcie serduszko i taką szeroką sukienkę na jednej nodze. Barbie na jednej nodze. No bo druga będzie tutaj ugięta w tańcu. Jedna literka C, druga literka C i rączki. I oczywiście włosy. Najprostszym sposobem na narysowanie włosów dla Barbie jest zrobienie takiej kreski, czyli grzywki. Widzicie, tu już pojawia się grzywka. I znowu literka L, literka L. I już mamy lalkę, która
tańczy. Wcale się nie dziwię piratowi, że tak się jej przygląda. Dobra, mamy Barbie. Barbie, magiczne baletki. Patrz, jak zobacz, nawet trafiłam. Nie oglądałam co prawda tej bajki, ale podejrzewam, że akurat różowy kolor i tancereczka będą tutaj pięknie się pokazywały. Okej. Okay. Jakie jeszcze zabawki? Anetka, napisałaś misia. Rysowanie misia to dość prosta sprawa. Wystarczy tylko wiedzieć, jak narysować krzywe kółko. Bo jak rysujecie krzywe kółko, to zawsze w tym krzywym kółku możecie w środku również narysować kółko. A żeby tylko było, żeby nie było nudno, to rysujemy jeszcze jedno kółko, czyli trzy kółka, dwie kropki i na dobrą sprawę to już jest pyszczek misia. Jak mamy już główkę misia, możemy dodać jedną literkę C, drugą literkę C i w ten sposób wychodzi nam misiak. Często właśnie takie pluszowe, tak wyglądają pluszowe misie. Jeśli chcecie narysować w całości takiego misia, to odważcie się również dodać mu łapki. Jedna łapka, druga łapka i oczywiście pękaty brzuszek, który skrywa niejedną słodką tajemnicę. Możemy na przykład na brzuszku narysować serduszko. Widziałam kiedyś właśnie takiego misiaka z serduszkiem na brzuszku i urzekł mnie ogromnie i od tej pory jak rysuję misie, to często zdarza mi się powtarzać właśnie ten motyw. Pokolorujcie później, jak skończy się już nasza transmisja misia, na swój ulubiony kolor. Ja teraz dodam kolor taki bardzo pluszowy i misiowy. A może zostawicie białego misia? Kto wie? Dobra, mamy misia. Czy wy wiecie, że my już rysujemy prawie godzinę, prawie 40 minut, 37 minut dokładnie, a powiem wam szczerze, że ja tego nie czuję, bo rysujemy i zabawki, i zwierzaki i to jest po prostu bardzo przyjemne. Wy też tak to czujecie? Co jeszcze mogę dla was narysować? Zostały nam dosłownie te 3 minutki, więc bardzo chciałabym wam narysować takie rzeczy, które was uśmiechną. W końcu dzisiaj jest Dzień Dziecka, więc świętujemy. Także jeżeli chodzi o takie drobne uśmieszki, jak na przykład o pozdrowienia, tak? Hej, cześć, Zosia, no pewnie, że pozdrawiam. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że jesteś. Patrzę jeszcze, co my tak, że nie czujemy zawsze, gdy z panią rysujemy, tak czas leci szybko. Dziękuję, Aniko. Dobra. O, robot, jeszcze jest robot. Dobra, to jest to też fajnie jest do zabawek. Fajny motyw. Już przełączamy. A robot jest przyjemny w rysowaniu. Zacznijmy od znowu oczu, ale mój robot będzie robotem zwariowanym. Jedno oko będzie większe, drugie mniejsze. A co? On będzie robotem spełniającym marzenia i jego oczy już niejedne marzenie przetwarzały. Uśmiechnę go nieco, bo to będzie bardzo zabawowy robot, który zawsze w każdej sytuacji będzie potrafił znaleźć właściwe wyjście. Mój robot będzie robotem dość takim giętkim i będzie jego szyja mogła być wyciągana w przeróżne możliwe strony. Będzie miał mnóstwo guzików. Wy narysujcie robota swojego po swojemu, tylko żeby też miał taką dwójkę oczu. Chociaż w sumie roboty wcale nie muszą mieć oczu, tak sobie teraz pomyślałam. Ale cóż, nasz ma. I będzie miał ręce, które sięgną po najpyszniejsze przysmaki, żeby je później zaserwować. I będzie miał nogę odzianą w buty potrafiące wszędzie dojść. I będzie miał ogon. Bo czemu nie miałbym mieć ogona? Ogony fajne są. Będzie mógł podawać sobie różne rzeczy, na przykład telefon, żeby się z nim integrować. I będzie miał... Wiem, jedna noga to będzie taki odkurzacz, taka rumba właśnie i będzie mógł tutaj sprzątać od razu. Mój robot będzie tak wyglądał. Ja jestem ciekawa, jakiego robota wy wymyślicie. I ja wiem, że może to tak dużo jest, bo robota można też narysować o tak hop,
Hop. I już jest robot, prawda? Powiedzmy, że on jest robotem na kółkach. Zobaczcie, że rysowanie a rysowaniu nie jest równe, że to, jak wy sobie wymyślicie jakąś rzecz, to jest okej, to jest bardzo dobrze. Nigdy nie dajcie sobie wmówić, że ktoś rysuje ładniej od was albo lepiej od was. W rysowaniu nie chodzi o to, żeby rysować ładniej, gorzej, lepiej, żeby się porównywać. W rysowaniu chodzi o to, żebyśmy my sami mieli frajdę z tego, co robimy. I każdy pomysł, który masz, jest świetny, bo jest twój, po prostu. Ja w to bardzo mocno wierzę i też chcę, żebyś ty też w to uwierzył, po prostu. Panią się fajnie subskrybuje i daje lajki, bo pani o to nie prosi. Słuchajcie, bo wiecie, bo ja naprawdę wierzę w to, co mówię i wierzę w to, że to rysowanie jest świetnym budulcem relacji. A narysujesz mnie smutną. Proszę, jest mi bardzo smutno, bo dzisiaj nie pojechałam na wycieczkę klasową, o której marzyłam, a na nią nie pojechałam. Zosiu, przykro mi to słyszeć, że to przeżywasz. Ale wiedz też, że emocje, że wszystko to, co czujemy, to jest potrzebne. I czasami potrzebujemy pobyć troszkę smutni, wiesz? Ja może zrobię inaczej, Zuziu. Ja zrobię tak, że narysuję tutaj rzeczywiście taką zamyśloną, trochę smutną buźkę. Ale zobacz, jak łatwo można z tych samych elementów, czyli znowu mamy dwie literki U, to ja je teraz w ten sposób narysuję. A z tej prostej linii zrobię znowu tą linię, ale zobacz, dorysuję literkę U i zobacz, jak łatwo jest zmienić w rysunku taką emocję na coś dużo bardziej pozytywnego. Nie chodzi w życiu o to, żeby zawsze starać się być najszczęśliwszym na świecie. Nie, nie. My musimy czasem poczuć się trochę smutniej, żeby później jeszcze bardziej docenić te chwile, które dzielimy z naszymi przyjaciółmi. I tutaj narysuję ciebie z twoją przyjaciółką, jak razem, ramię w ramię się cieszycie z czegoś. Jeszcze nie wiem, co to będzie, ale na pewno jest to coś wartego cieszenia się. I zobacz, gdybyś w życiu nie była smutna, nie mogłabyś się jeszcze bardziej cieszyć z tego, co później przychodzi, prawda? Więc nawet jeżeli czasami czujecie się smutni, zróbcie wtedy taką pauzę, takie stop dla siebie, pobądźcie trochę w tym smutku, a później zastanówcie się, czy nie macie już dość i czy nie warto jest zrobić czegoś pozytywnego, na przykład porysować. Wiesz, jak tylko się... Zosiu, jak tylko będziesz w stanie, narysuj coś. Może wyślesz mi jakiś swój rysunek, będzie mi bardzo miło, będę zaszczycona. Jeśli to ci poprawi humor, to myślę, że warte jest to działanie. Za to dzięki, proszę. Trochę się spóźniliśmy z Zosią i Nelu i zastanawiam się, czy możemy się nauczyć rysować postacie z Psiego Patrolu. Kochani, oczywiście, Łukaszu, wszystkie postacie z Psiego Patrolu już wam pokazuję. Tak, były rysowane już tutaj na naszym kanale, natomiast spokojnie, jest link i w odpowiedzi na twój komentarz też tutaj wyślę link na tym kanale. Jeżeli zasubskrybujecie ten kanał Agata Jakuszko, czyli ten mój kanał, to znajdziecie 40 minut z Psiego Patrolu. A teraz może jeszcze narysujemy Rabla, co? Tak specjalnie dla was, bo mamy jeszcze chwileczkę. Tu jest link do Psiego Patrolu. O, bardzo dzięki, Concraft Games. Super, dzięki, jeżeli tutaj wrzucisz. Fajnie. A ja i tak jeszcze tego Rabla narysuję, żeby dziewczynki, tak? żeby też mogły zobaczyć. Tak, Zosia i Nela. No to dziewczyny, rysujemy Rabla i pokażę wam. Tutaj będzie nasz wzór, ok? To jest nasz wzór Rabla i my go teraz zrobimy. Czyli zaczynamy, uwaga, od czego? Od noska. Dobra. Rysujemy nosek. I jedno oczko. I drugie oczko. I teraz pod noskiem narysujemy uśmiech. Ten nasz Rabul będzie bardzo zadowolonym pieskiem. Zresztą nie wiem, czy zauważyliście, ale z całego Psiego Patrolu to on ma największe poczucie humoru. I na przykład jak się przebiera za gwiazdora, albo jak właśnie takie ma różne swoje występy artystyczne, to właśnie ten Rabul... No tak trochę gwiazdorzy, przyznajmy. Zobaczcie, zrobiłam dwie kropki i nosek, uśmiech,
szczękę, wyraźnie zarysowany tutaj taki dołek i dwie szerokie literki L i kask. I kask Rabla jest oczywiście żółty. I ten żółty kask skrywa uszka. A właściwie nie do końca skrywa, bo te uszka spod tego kasku wystają. Hop i hop. To trochę wyglądają jak takie fasolki. I może teraz jeszcze Rabl nie przypomina psieska z psiego patrolu, a to dlatego, że nie ma kluczowej dla tej postaci cechy, czyli wielkich plam na oczkach właśnie, wielkich łatek. Także tak bym narysowała Rabla. A jeżeli chcecie więcej jeszcze piesków z psiego patrolu, to pamiętajcie, że na tym kanale zasubskrybujcie ten kanał, zobaczycie, że tam jest więcej. Jest ostatnio 40 minut rysowania piesków z psiego patrolu. Rodzice, naprawdę jest to sporo. Okej, dobrze. Kochani, no to w takim razie... I jeszcze widzę Igorek, tak? Igorek, prosisz o tyranozaura? Igorek, dla ciebie chyba jeszcze nic nie było, więc dobra, zróbmy tyranozaura. I ten tyranozaur będzie tyranozaur Rex, znowu z literki C. I będzie miał dwójkę wielkich, nieco zdziwionych oczu. Hej, jestem tyranozaurem. I będzie miał brzuszek. I będzie miał silny ogon. I tym ogonem zamaszyściem będzie mógł zmieść nawet drzewa. Pokażemy, jak wielki jest. Tutaj będą jakieś mniejsze drzewka. I teraz łapki. Tyrannosaurus Rex ma krótkie łapki. I będzie miał, za to będzie miał bardzo silne łapy tylne, czyli pazury. Trochę wygląda jak kurczak, prawda? Ale nie da się zwieść, Igor, to jest tyranozaur, bo ma tutaj zębiska. Zobacz, hop, hop, hop. Śmieszne nam wyszedł ten tyranozaur, prawda? Jedna noga, druga noga, no już bądźmy konsekwentni, tak? No i tak bym narysowała na szybko tyranozaura. Czasem, jak bardzo, bardzo się śpieszę, Radian, to rysuję go z literki B, czyli literka B. Ogon, widzisz? Oko, oko, łapka. Jedna łapka, druga łapka i siedzi. Także z takiego z literki B tyranozaura możecie zrobić. To moje pierwsze live na żywo z Pani. Mam nadzieję, że będę miała okazję być na większości live'ów Pani. Bardzo mi miło, kochani, dzisiejszy live jest o zwierzaczkach, jest o zabawkach. Jest to, w sumie to już nasz drugi live z Fundacją Santander, bo rok temu również prowadziliśmy warsztaty właśnie takie rysunkowe. I no, chciałam serdecznie pozdrowić Was wszystkich, którzy są związani z tą fundacją, bo robicie piękne rzeczy i edukujecie z takim sercem. I ja też chciałabym dla Was pokazywać takie najsympatyczniejsze, najpraktyczniejsze rzeczy, które mogą Was uśmiechnąć. W końcu mamy dzisiaj Dzień Dziecka i to także jest Wasze święto, bo każdy z nas ma w sobie takie wewnętrzne dziecko. Rysujemy już prawie godzinę, 50 minut. Ale musimy się kiedyś na kamerce spotkać. I dziękujemy, piszecie. Super. Lili, brata Geralda, Wiki. Cieszę się, że tutaj jesteście. I jeśli macie takie życzenie, żeby na przykład jakieś tematy się częściej pojawiały, to zasubskrybujcie ten kanał i napiszcie mi w komentarzu, bo ja czytam te komentarze i na podstawie tych komentarzy później tworzę kolejne filmy. A tymi warsztatami chcieliśmy uhonorować właśnie Waszą obecność, Wasze zaangażowanie, to, że jesteście i tak pocieszyć się z Wami, z dzieciakami, tymi prostymi rysunkami. Nie narysowałam wszystkiego, co planowałam, bo ważniejsze było dla mnie to, o co mnie pytaliście. Więc jesteście, super, że jesteście. Więc
Jeśli będziecie chcieli jeszcze dalej więcej, to na tym kanale znajdziecie multum materiałów, co najmniej 15 godzin z tutoriali, jak rysować różne rzeczy, ale ten warsztat był specjalnie dla Was, specjalnie dla Fundacji Santander. Jestem z Wami całym serduchem, zresztą dzisiaj specjalnie czerwono też pod Was. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję Wam ogromnie, że jesteście ze mną i do zobaczenia w kolejnych dniach przepełnionych ukochiwaniem naszych wewnętrznych dzieci. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa, pa. W ogóle niesamowite rzeczy robicie. I te warsztaty, i w ogóle to wszystko. Wow. Po prostu wielkie wow. Jestem z Wami.